Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Kłania się Państwu w niedzielne południe ojciec Witold Hetner i zapraszam na spotkanie z Ojcem Świętym podczas modlitwy Anioł Pański. Dzisiaj ona się odbędzie na placu Świętego Piotra. W Rzymie jest słoneczna pogoda, bezchmurne niebo, choć oczywiście temperatury już nie te letnie. I jest Ojciec Święty w oknie Pałacu Apostolskiego. Centrum Placu Świętego Piotra, już szopka i choinka, szopka nawiązująca do tej, którą 800 lat temu, właśnie w tym roku rocznica okrągła, zbudował święty Franciszek z Asyżu w Greccio. Drodzy bracia i siostry, dzień dobry. W tę drugą niedzielę Adwentu Ewangelia mówi nam o Janie Chrzcicielu, poprzedniku Jezusa. I opisuje go jako głos wołającego na pustyni. Głos wołający na pustyni. Pustynia, miejsce opustoszałe, w którym nie ma przekazu, nie ma komunikacji, i głos, środek służący mówieniu, zdają się dwoma obrazami sprzecznymi, ale w Janie Chrzcicielu łączą się ze sobą. Pustynia. Jan głosi tam, nad Jordanem, blisko miejsca, w którym jego lud wiele wieków wcześniej wszedł do ziemi obiecanej. W ten sposób, jakby mówił, aby słuchać Boga, musimy powrócić do miejsca, w którym przez 40 lat Bóg towarzyszył, chronił i wychowywał swój lud, na pustynię. Jest ona miejscem ciszy i tego, co najistotniejsze, gdzie nie można pozwolić sobie na rozpamiętywanie rzeczy bezużytecznych, ale trzeba skoncentrować się na tym, co jest niezbędne do życia. Oto przypomnienie zawsze aktualne, aby iść naprzód na drodze życia, konieczne jest ogołocenie się z więcej, ponieważ dobre życie nie oznacza napełniania się rzeczami bezużytecznymi, ale pozbycie się tego, co zbędne, zagłębianie się w siebie, aby uchwycić to, co jest naprawdę ważne wobec Boga. Tylko poprzez ciszę i modlitwę uczynimy miejsce dla Jezusa, który jest Słowem Ojca. Będziemy potrafili uwolnić się od skażenia słowami bezużytecznymi i paplaniny. Dwudziestowieczny poeta pustynia to jest oszczędność, surowość w słowach, też w mediach społecznościowych. Nie tylko to są jakieś dobre postanowienia, ale to są elementy istotne chrześcijańskiego życia. I przejdźmy do drugiego obrazu, głos. Głos jest narzędziem, za pomocą którego wyrażamy to, co myślimy i nosimy w sercu. Rozumiemy zatem, że jest on bardzo związany z milczeniem, ponieważ wyraża to, co dojrzewa wewnątrz. Zależy od słuchania tego, co podpowiada Duch Święty. Bracia i siostry, jeśli nie potrafimy milczeć, trudno mieć coś dobrego do powiedzenia. Natomiast im bardziej uważne jest milczenie, tym potężniejsze jest słowo. Jan Chrzciciel, ten głos związany jest z autentycznością jego doświadczenia i czystością jego serca. Jego misja jest z tym związana. Możemy zapytać się, jakie miejsce zajmuje milczenie w trakcie mojego życia, mojego dnia? Czy jest to milczenie puste, być może przytłaczające? Czy jest to przestrzeń słuchania, modlitwy, w którym strzeżemy serca? Czy moje życie jest wstrzemięźliwe, czy też jest pełne rzeczy zbędnych? Nawet jeśli oznacza to pójście pod prąd, doceńmy milczenie, wstrzemięźliwość i słuchanie.
Niech Maryja, Dziewica Milczenia, pomoże nam pokochać pustynię, abyśmy stali się wiarygodnymi głosami zwiastującymi jej przychodzącego Syna. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś, Maryjo. Benedicta tui mulieribus, e benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Verbum caro factum est. A słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna. E benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Módlmy się za zmarłych. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Ich imię Pańskie będzie błogosławione teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Cari fratelli, drodzy bracia i siostry, 75 lat temu, 10 grudnia 1948 roku, została podpisana Deklaracja Powszechna Praw Człowieka. Jest to droga, na której wiele kroków zostało uczynionych, kroków naprzód, ale wiele jeszcze zostało do zrobienia. Często niestety cofamy się wstecz, idziemy. Zaangażowanie na rzecz praw człowieka nigdy nie jest czymś zakończonym. W związku z tym jestem blisko tym, którzy bez wielkich haseł codziennie w konkretnym życiu walczą i mówią na rzecz obrony tych praw tych, którzy się nie liczą. Apeluję o uwolnienie więźniów armeńskich, azerskich i ormiańskich. Zachęcam do dialogu między tymi krajami. Modlę się o pokój na Kaukazie, na Bliskim Wschodzie. Zachęcam przywódców krajów, narodów, aby podjęli negocjacje pokojowe. Za kilka dni zakończą się prace konferencji klimatycznej COP28 w Dubaju. Proszę Was, abyście modlili się, aby udało się dojść do dobrych rezultatów dotyczących troski o nasz wspólny dom i ochrony ludności na świecie. Módlmy się nadal za narody, które cierpią z powodu wojny. I zbliżamy się do świąt Bożego Narodzenia. Czy będziemy zdolni z Bożą pomocą, aby uczynić konkretne kroki na rzecz pokoju? Nie jest to łatwe, to wiemy. Pewne konflikty mają historyczne korzenie, głębokie korzenie, ale mamy też świadectwo ludzi, którzy pracowali z mądrością i cierpliwością na rzecz współżycia pokojowego. Niech więc idźmy więc za ich przykładem. Angażujmy się z wszystkich sił, aby usunąć powody tych konfliktów. A propos praw ludzkich, niech będą chronieni cywile, szpitale, miejsca kultu, niech będą uwolnieni zakładnicy, niech dotrze pomoc humanitarna. Nie zapominajmy o umęczonej Ukrainie.
o Palestynie, o Izraelu. Zapewniam o mojej modlitwie, również za ofiary wypadku dwa dni temu, jaki miał miejsce dwa dni temu w szpitalu w Tivoli. I pozdrawiam Was wszystkich, pielgrzymi z Rzymu, z Włoch i z różnych stron świata. Szczególnie pozdrawiam wiernych z miejscowości San Nicola Manfredi, dorosłych skautów z miejscowości Scafatti i grupę młodzieży z miejscowości wymienionych przed chwilą. Wszystkim życzę dobrej niedzieli. I proszę, nie zapominajcie modlić się za mnie. Buon pranzo e arrivederci. Smacznego obiadu i do zobaczenia. I tak dobiegła końca modlitwa. Anioł Pański z Ojcem Świętym w pięknej słonecznej scenerii placu świętego Piotra. Ojciec Święty już słyszymy w pełni sił, powrócił do zdrowia. Dziękujemy Panu Bogu i polecajmy Go w naszych modlitwach. Kłaniam się Państwu, życząc również błogosławionej niedzieli, dobrego popołudnia. Ojciec Witold Hetnar, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.